Adam Romanowski, czas na elementarz. W dzisiejszym programie e-learning, czyli jak zdobyć wpis do indeksu bez zaglądania na uczelnię. Nowoczesna technika telewizyjna w służbie wielkich widowisk sportowych oraz podłączanie gitar do sieci internetowej. Wielkie wirtualne jam session. Pionierami e-learningu byli kanadyjscy studenci, którzy 30 lat temu zaczęli nagrywać wyjątkowo nudne wykłady swojego profesora na magnetofony kasetowe. Profesor szybko podchwycił ten nowy sposób komunikacji i zamiast chodzić na wykłady, odtwarzał je z wielkiego szplowego magnetofonu, który stał na katedrze. Zobaczmy, dokąd ten wyścig zbrojeń doprowadził nas dzisiaj. Czy można studiować bez pojawiania się na uczelni? Wraz z rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego pytanie takie zadaje sobie zapewne wielu studentów. I nie chodzi tu o balangowiczów czy bumelantów, dla których studiowanie ma wymiar pozanaukowy. Problem zdalnego nauczania staje przed tymi, którzy z różnych przyczyn nie mogą zagościć w murach wybranej alma mater. Studia okazały się ofertą świetną dla kilku rodzajów studentów. Dla osób przebywających za granicą, dla osób z bardzo odległych ośrodków, dla których dyplom Politechniki Warszawskiej byłby zupełnie nieosiągalny, jeżeli mieliby studiować w inny sposób. Mamy też niebagatelną część osób niepełnosprawnych, dla których zbyt częste przyjeżdżanie na uczelnię jest bardzo trudne. Pierwsze próby uczenia na odległość były z powodzeniem podejmowane w Australii już kilkadziesiąt lat temu. Tam medium były radio i telewizja. Dzisiaj zdalne nauczanie robi wielką karierę. Dzięki rosnącej dostępności komputerów i internetu. I to jest właśnie e-learning. Ta metodyka, do której żeśmy doszli, ten model, który w tej chwili lansujemy, jest taki, że twierdzimy, iż można uzyskać lepsze standardy, lepsze wyniki, lepiej wyegzekwować wiedzę, lepiej pomóc studentom właśnie w tej metodyce niż przy klasycznym sposobie nauczania. Oto jedna z platform do zdalnego nauczania, z której korzystać mogą studenci Politechniki Warszawskiej. Jak to działa? Cała treść i cały zasób wiedzy dystrybujemy na podręcznikach CD i DVD, tak zwanych e-bookach. Co w takim podręczniku się znajduje? Oprócz podstawowych informacji i krótkiej instrukcji, symulacji całego podręcznika, znajdziemy trzy typy wykładów. Pierwszy z nich jest wykład w postaci HTML, zgromadzona wiedza z multimedialnymi efektami. Każdy może taki dokument otworzyć w postaci pliku PDF, który jest bardzo dobrze drukowalny. Najciekawszym elementem, jaki stosujemy na naszych studiach, jest wideoteka. Poprosiliśmy wykładowców o nagranie swoich wykładów w postaci pliku wideo, tak żeby student, który jest daleko od nas, mógł sobie usiąść, spotkać się z profesorem w dowolnym czasie i dowolnym miejscu. Zaletą tego typu wykładów jest to, że w każdej chwili student może cofnąć i przewinąć wykład profesora, co jest niemożliwe na studiach dziennych. A jak to wygląda od strony wykładowcy? Otóż wykładowcy w zasadzie zastąpili tablicę czarną i białą kredę nowymi narzędziami, przygotowując swoje wykłady, też gromadząc je na komputerze. W trakcie wykładu może wykładowca połączyć się z jakimś serwerem za oceanem i zademonstrować jakiś eksperyment, albo specjalne teksty, albo specjalne nagrania. Oto inna platforma e-learningowa, opracowana i wdrożona przez Uniwersytet Warszawski. Witam Państwa serdecznie. Prawie wszyscy interesują się psychologią. Z sali wykładowej przenieśmy się do wirtualnego dziekanatu. Tu możemy sprawdzić plan zajęć w nowym semestrze. Szybko dowiemy się również, jaką dostaliśmy ocenę z egzaminu. Warto podkreślić, że na platformie nie jesteśmy sami. Wszystkie problemy możemy przedyskutować na forum z innymi uczestnikami kursu lub bezpośrednio skontaktować się z wykładowcą. Wszystko wygląda prosto i przyjaźnie. Jednak studiowanie na odległość wcale nie jest łatwiejsze od klasycznego. Musimy dotrzymywać terminów oddania prac i nie schowamy się w 23. rzędzie na sali wykładowej. A jak wygląda sytuacja z egzaminami? Czy również odbywają się na odległość? Egzamin jest przeprowadzony w formie tradycyjnej.
Rzeczywiście w tej chwili istnieją już pewne możliwości techniczne weryfikacji osoby piszącej egzamin i możliwość przeprowadzenia takiego egzaminu na odległość, ale stosujemy jeszcze formę tradycyjną. Wydaje się, że na razie w Polsce taka forma musi być stosowana. Warto dodać, że e-learning to nie tylko uniwersytety. Istnieją już wirtualne ogólniaki, nie wspominając o tysiącach rozmaitych kursów i akademii umiejętności. Dzięki e-learningowi dostęp do wiedzy mają również mieszkańcy koła podbiegunowego, gdzie z rozmaitych względów dotarcie do stacjonarnej szkoły bywa utrudnione. Kiedyś lud domagał się chleba i igrzysk. I to przez wieki w sumie się nie zmieniło. Zmienił się tylko sposób, w jaki te igrzyska są pokazywane i oglądane. Kiedyś szczytem telewizyjnej techniki był zwykły replay. A teraz zobaczcie sami. Wielkie widowiska sportowe, gwiazdy na boisku, dziesiątki tysięcy kibiców na trybunach i dziesiątki milionów przed telewizorami. Sport jest tym, co telewidzowie oglądają najchętniej. Telewizje zaś robią wszystko, by grę pokazać najlepiej jak można. Telewizja powinna w jakiś sposób kibicowi, temu, który zasiada przed telewizorem, kompensować to, że on nie siedzi jednak na stadionie i nie odczuwa tego widowiska na żywo. Czyli to, co jest tym dreszczem przebywania na trybunie, powinno być de facto odczuwalne przed telewizorem. Pierwszym wynalazkiem, który sprawił, że widz przed telewizorem mógł zobaczyć więcej, był replay. W tej chwili każdy wóz transmisyjny może pokazywać powtórki z wielu kamer w zwolnionym lub przyspieszonym tempie natychmiast po wydarzeniu na boisku. Spalone w piłce nożnej są czasem bardzo dyskusyjne i wypada wierzyć, że sędzia liniowy widział wszystko najdokładniej. Ale jeśli ktoś ma wątpliwości, również na to telewizja ma sposób. Zobaczmy, jak można mierzyć położenie zawodników na boisku w czasie rzeczywistym. Tu było podanie, tu był zawodnik, a tutaj był spalony. A oto rzut wolny. Mur, jak widać, ustawiony jest prawidłowo. Ale chwileczkę, grafika na murawie? To może sprzedajmy całe boisko reklam. Ale to nie jest tak, że może być całe boisko zatłoczone reklamami. Nikt się na to nie zgodzi, ponieważ będzie to odstręczało widza i będzie rozpraszało widza, który chce przede wszystkim zobaczyć dobrą piłkę. Reklamy nie mogą przeszkadzać również zawodnikom. Nie dotyczy to jednak wirtualnych reklam, które można ustawić praktycznie wszędzie. Na murawie boiska, pod kopytami wierzchowców, na piasku czy na stole ping-pongowym. Business is business. Oto jak kilkoma kliknięciami myszki można zareklamować elementarz na boisku futbolowym. Wirtualna grafika pokazuje zresztą nie tylko treści komercyjne, ale i inne informacje, jak nazwiska zawodników czy flagi państw, które reprezentują. To już widać na ekranie TVP Sport. A o czym jeszcze marzy szef kanału? No ja bardzo bym chciał, żebyśmy mogli mieć tak zwanego wirtualnego widza, czyli analizowanie wszystkich ruchów zawodników na boisku i matematyczne, kolorystyczne przypasowanie tych sytuacji meczowych do możliwości analizy postmeczowej. Ciągle jeszcze nie mamy tych wszystkich możliwości. Wirtualni zawodnicy? Proszę bardzo, to działa. I to jak? Część rzeczy trzeba zrobić przed meczem. By na przykład Krzynówek nie okazał się w wirtualnej symulacji murzynem. Gdy mecz się zacznie, wybieramy sobie stop klatkę, którą chcemy zwizualizować. Teraz szybko, bo nie mamy na to zbyt wiele czasu, określamy, który zawodnik jest który i w jakiej pozycji stoi. Jeszcze tylko tor piłki i gotowe. W pół minuty mamy scenę trójwymiarową i możemy sprawdzić, na przykład, czy bramkarz widział piłkę. Kamery do pokazywania sportu mają potężne obiektywy, pozwalające na duże zbliżenia. Ale z boku nie wszystko widać, czasem trzeba spojrzeć z góry. Do tego celu służy kamera pająk, która za pomocą czterech komputerowo sterowanych wyciągarek potrafi fruwać nad boiskiem i przekazywać ujęcia,
których nie da się zrobić nawet z helikoptera. Kamerowy pająk wykorzystywany jest zresztą nie tylko w sporcie. Wirtualna grafika na boisku, wizualizacja 3D, obraz wysokiej rozdzielczości, fantastyczny dźwięk. Te wszystkie telewizyjne atrakcje możemy podziwiać już teraz lub zobaczymy je już wkrótce. Ale warto pamiętać o jednym. 2012 może nas zaskoczyć czymś zupełnie nowym, o czym sami jeszcze nie jesteśmy w stanie pomyśleć, no bo technologia jednak się rozwija, rozwijają się algorytmy i sprzęt przede wszystkim jest coraz szybszy, coraz sprawniejszy, a grafika coraz mocniejsza, ale trzeba pamiętać o jednym. Podstawą jest gra. Internet to bezkresna wręcz kopalnia talentów i antytalentów wszelkiego rodzaju. Literackich, fotograficznych, aktorskich, kaskaderskich. Nadszedł czas na nas, niespełnionych, spragnionych sławy, muzyków. Uwaga, szarpi druty, zapraszam Was do największej sali prób na świecie. W sieci można znaleźć kilka komunikatorów muzycznych, jednak jednym z najbardziej zaawansowanych jest amerykański e-jamming. Wygląda i działa podobnie jak Skype czy GaduGadu. Podobnie też ściąga się go i instaluje na własnym komputerze. Przed instalacją musimy przejść 5-stopniową procedurę rejestracji, w trakcie której tworzymy swój profil. Podajemy w nim m.in. swoją specjalizację muzyczną, poziom zaawansowania i podejście do ewentualnego wspólnego grania. Program wymaga odpowiedniego ustawienia karty dźwiękowej komputera. My użyliśmy zewnętrznego interfejsu audio na USB, do którego podłączyliśmy gitarę akustyczną z przetwornikiem. Możemy też użyć do e-jamingu elektronicznego instrumentu MIDI lub samego mikrofonu. Pamiętajmy o wyregulowaniu poziomów, by dźwięk nie charczał z przesterowania. I oczywiście warto przed upublicznieniem swego talentu nastroić instrument. Po otwarciu programu e-jamming i zalogowaniu mamy podgląd na listę jamów otwartych w tej chwili w serwisie. Nie jest ona imponująca, ale pamiętajmy, kiedy u nas zaczynają się wieczorne koncerty, większość muzyków na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, czyli tam, skąd zapewne pochodzi najwięcej użytkowników e-jamming, jeszcze śpi. Oczywiście komunikacja słowna jest też możliwa. Ze wszystkimi podłączonymi muzykami i z każdym z osobna można się porozumieć przy pomocy okienka czatowego. Kliknięcie sesji otwiera nam listę zajętych oraz wolnych miejsc. Na każdym wolnym miejscu mamy przycisk Join Session, którym w dowolnej chwili możemy włączyć się do wspólnej gry. Każdy moment muzycznego spotkania można też, zgodnie z panującą obecnie modą, rejestrować, klikając przycisk wirtualnej nagrywarki u dołu. Nagranie można odsłuchiwać, potem skopiować sobie na dysk i na przykład wysłać mailem. Najwyższy czas wypróbować e-jamming w praktyce. Zobaczmy, jak Adam poradzi sobie w wirtualnej sali prób. Orzeł to nie jest. Szczerze myślałem, że trochę lepiej trafię z tym wokalistą. Ale taki jest właśnie internet. Nigdy nie wiadomo, kogo się tam spotka.